Jakie są aspekty prawne usuwania i pielęgnacji drzew po zmianie ustawy o ochronie przyrody? W jaki sposób należy pielęgnować drzewa? Dlaczego drzewa są ważne w przestrzeni miejskiej? Na takie pytania można było uzyskać odpowiedzi podczas bezpłatnych warsztatów drzewa w przestrzeni miejskiej zorganizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Spotkanie ma charakter otwarty, ale generalnie jak co roku zapraszamy przede wszystkim zarządców terenów zielonych po to, żeby podyskutowali między sobą, wysłuchali tego, co mają do powiedzenia fachowcy z branży pielęgnacji, szkółkarstwa, kształtowania terenów, czyli także projektantów zieleni. W trakcie warsztatów i dyskusji odnoszono się do aktualnych rozwiązań prawnych, które nie są jednoznaczne i wielokrotnie utrudniają pracę urzędnikom. Brakuje tutaj wielu stwierdzeń, wielu określeń, które by dawały urzędnikowi pewną podstawę, punkt startu, w oparciu o który mógłby prowadzić postępowania w przypadku przekroczenia norm, w przypadku zniszczenia. W warsztatach wzięło udział w sumie kilkadziesiąt osób reprezentujących m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców, instytucje miejskie, w tym zarząd dróg i zarząd budynków oraz będących zarządcami nieruchomości czy przedstawicielami organizacji zajmujących się ochroną przyrody.